Okej, okay. mikrofon jest, kamera jest, yy, o, Tekstik na takim, taki ala telepromptier jest, Audacity nagrywa, czyli wszystko jest. Jest. No to zaczynajmy! Dzień dobry, moi drodzy Mati Zacholicy. Z tej strony wasz DJ Jem, jak to mówią niecodziennie, jest właściwa pora, ale dzisiaj akurat jest, żeby przywitać was w kolejnym nietypowym filmie. Na samym wstępie, oczywiście, przepraszam, że odcineczek nie pojawił się równo z 1 stycznia. E, jako, że miałem drobne problemy techniczne i lista postaci ciągle się zmieniała. A wiecie, 150 głosów w jednym odcinku upchnąć to nie lada sztuka, ale mam nadzieję, że mi się to udało. A jakie dzisiaj postacie dla Was przygotowałem? Zobaczcie sami. Jaki żarcik kosmonaucik. Od Karolka Strasburgerka. No słuchajcie, wchodzi. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki. O kurczę Skobi, widzisz ile tu żarcia. Normalnie trafiliśmy do raju. Kudy! Uuu, żarełko! Ja, docent Phineas Pipes, mam dla was ajn jedno zadanie! Macie mnie dorwać tego psa und hippisa! Albo was wszystkich zwalnie! Poza oczywiście tobą, docencie Trebla. Mam marzenie! Występuję w rozbieranej wersji śmierci komiwojażera na lodzie, ale nie nauczyłem się roli i nie mam pojęcia, co mam mówić. Nagle z nieba zaczynają spadać żelki, ale to nic, bo drzewa są zrazowych krakersów, a oficjalna waluta to batoniki czekoladowe. Wierzę, że wspólną pracą możemy sprawić, by to marzenie się ziściło. Z glinami nie gadam, tylko szczury uciekają z tonącego okrętu. Y z glinami nie gadam! You know what? I'm real happy, but inside... Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, sześci bum, boom, headshot, fajerwerkami z flakami i zajebistymi fandabingami, Wita was, Patryk Rojorojewski, a tu są kolejne horrorki! Zaczynamy kolejną serię, bang, bang! A narzekałeś, że Savolla wybije wszystkich, nie będziesz miał się na kim wyżyć. Czyżby na widoki jednego Wiedźmina i to chyba samego Białego Wilka obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. O, e, Wiedźminie! Dobrze, że jesteś, posłuchaj. E, czy nie miałbyś nic przeciwko podpisaniu e, pewnej zgody, gdybyś oczywiście, nie daj Boże, umarł, czy. Poddałbyś się e, dobrowolnie sekcji zwłok? E, wszystko oczywiście w imię nauki. Nie jestem jakimś tam psychopatą. Jestem świetnie funkcjonującym psychopatą. Sprawiedliwość nie wymierzy się sama. A wiesz, mam tutaj kulę z twoim imieniem. Możesz poświęcić ciało. Ale przenigdy nie poświęcaj honoru. Każda śmierć niesie ze sobą honor. Honor zaś daje odkupienie. Nie ma nic piękniejszego niż eksplozja! Ech. No, może zajączki. Gotów do jazdy na pełnym wieprzu. Moja historia ma ciąg dalszy! Chwała i sława! I piwa! O, o! Czas przyspieszyć! Ha, nie przestanę, bo nie umiem! Ha, to moje miksy! Ha, ha, ha. Otwórz swój umysł i przejdź przez źrenice. Jako że szanuję na maksa wszystkie kobiety, to dzisiejszy dzień ogłaszam normalnie dniem nie mężczyzny, ale kto zmywa naczynia i kto dzisiaj posprząta na moim kanale, nadal rozstrzygamy przez kamień, papier, nożyce. Zapraszam, a teraz wszyscy robią klask-klap-klask-klap-klask klas, klas, klas albo do gazu. klap klask 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 klap Chcę tam usiąść, lecz wiatr dmucha, więc kupiła separawan, lecz Głowienko zabrał gory. Pawian, B dziękuję. No, prostotę dymowskiego marcelku, toż to jakieś dziwy jakieś. Chyba na trzeźwo tego nie wezmę. Kamracie, masz może browarka? Kupujesz w to, głowię, jak nie, to chce bo kolejkę w tym She was the face of evil in the heart of darkness. Perfect. Tam do licha to mój ściśle tajny telefon. Tak, szefie? Gdzie pan jest? Zaraz tam będę. Dalej, dalej, nogi gadżeta. Gadżet znów pokrzyżował moje plany, ale następnym razem na pewno go dopadnę! No i już kurwa, uspokój się, czekałeś tyle, to i wytrzymasz teraz, a jak jesteś leniwym kutasem, no to, to sobie znajdź inny film, bo dzisiaj robimy fandaba zajebistego! Znaczy, panie redaktorze, ja mam taki w ogóle sprzeciw tutaj. Chłopak ten młody chce prawie 300 głosów naśladować. My raptem na posiedzeniu 300 głosów nie zbieramy, a jest nas prawie 600. To to, to jest jakaś propaganda. Herr Hitler, ich habe vielen Razen gesprochen, du bist nicht gewoczen, eisgen YouTuben auszugenau sehen. Herr Hitler!

A taka zagadka i eee, co to jest? Z przodu dupa, z tyłu dupa, a między tymi takie dwa jaja. Eee, ja nie wiem. Eee, traktor. Dzień dobry Państwu, witam Państwa najbardziej niezrównoważony, to znaczy niezudany prowadzący Andrzej Szczelba i witam wy nad piono niedomówień. Znaczy pod gadobiciem pytań. He. Chcę wyprowadzić policję, żeby policja pilnowała całego naszego narodu, bo od tego jest policja i straż miejska od tego oni są. Od tego są oni. Od tego są nie Johnny, szef, szeryf Elvis, tylko pan Zenek. Co tylko chcesz, na pewno to mamy. Uwaga, uwaga. Jeśli chcesz przez następny tydzień zajmować się panią kapitan, zgłoś się do klubu okrętowego. Tej... W swoich podróżach, moi drodzy państwo, zawsze lubiłem chodzić boso. Można powiedzieć, że byłem wszędzie i widziałem już wszystko, ale tak słabego dabingu nawet najstarsi Indianie nie słyszeli. Coś mi tu śmierdzi, albo nie nazywam się Chojrak, tylko Cykor. Miriel, zrób mi śniadanie. Pamiętaj, baczek ma być chorupiący. Głupi pies! Uga, boga, boga, boga! <ścoughs> Au! Co ja zrobiłem? Zaraz, to nie był ostatni wyczyn. Lekłaka. To nie żaden żółw. To, to nawet nie wygląda jak żółw. W przyrodzie żółwik ma okrągłą skorupkę, główkę na krótkiej szyi i nóżki. Proszę bardzo, wykonać! Żółw, ale tak jak w przyrodzie! Jak to jest być skrybą dobrze? E, wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, i co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet te z pozoru uniwersalne, bywa, że nie odnajduje się. Jakby rzec, które pomaga się nam rozwijać. I miałem, ja miałem szczęście, i dziękuję życiu. Dziękuję, że to śpiew, że to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty znajdujesz te pasje, jak ty znajdujesz to szczęście? I ja im mówię, to umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję piramidy, że dabinguje te postać, a jutro kto wie, czemuż by nie oddam się pracy społecznej i będę od. Choćby y, sadzić y, m, y, marchew. Robotnice i robotnicy! Cóż to? Poganiają was. Smagają batogiem. W imię czego. Pychy Cezara? Nie. Niech sobie stawia pałace, ale w Rzymie nie u nas! Wy tu a hipopotamy to kto nakarmi, co? Siła to świństwo. Świństwo i hamstwo. Wilk zjada owce, szczupak pożera małe rybki, a pająk żywi się muszkami. Zawsze ten mniejszy ma przerąbane. Hello. Proszę wybaczyć, że przerywam rozmowę. Czy byłem z Brytanii i nazywam się Jolly Torex? A pan, panie Potter, jak zwykle gwiazda Hogwartu. A takiej gwieździe przecież nie trzeba ćwiczyć. Gryfindor traci pięćdziesiąt punktów. Dla zasady podziękujcie panu Potterowi. Z gredek dostał skarpetę. Z gredek jest wolny. A senior Bax, jak dobrze cię widzieć. O mój Buedo, ja, ja taki szczęśliwy, że, że aż zbudny. O mój Buedo. <ścoughs> E, sorki, ale ja chyba nie jestem zbyt dobry w tym całym voice actingu, naprawdę. E, sorki, dubbing sobie szczelę z rana, Potem jeszcze na spacerze, Głosy zmieniam pięknie. Ja, dubbing sobie nagram ja. Francesco, you show some respect to your family. Moja godność. Eusebiusz Luciferowicz. Pseudonim Belzebub. Mów mi ebu, eba. Ale nie buba. Ebu, eba. Taki spiękniej. piękniej. Raz, dwa, trzy, tup tup tup. Poznaj! Spróbuj nowych chrupek. Citos, citos. I jest zabawa! No no, panie Ferdku, e, w mordę jeża. Ja, ja ja sobie wypraszam takie e, takie zachowanie. o, mo, ja w jeża jestem normalnie uczciwy pracujący w jeża. Siekiera motyka, małpi wuj, Marian Paździoch stary I tu pani Halinko pada krótko kie ale rymujące się niecenzuralne słowo na ha. Pa! Dwie wies. Czek wyzłot. I maksałor voice. Cool! Voices. Make my voices. That's cool! Co jest kurwa resbaci? Co to tak? Lamusami zapachniało! Hehehe, <laughs> rozumie! Ja się rzadziej pokazuję, to i świnie nie przychodzą! Hehe, <laughs> Nie rozumiecie? Hip-hop to moje życie! Hip-hop to moja pasja! Muszę tylko poprosić skacza o parę bitów i mogę nagrać swoją pierwszą płytę! Mówię serio, urodziłem się czarny! Jeszcze dwa tygodnie temu słuchałeś Krzysztofa Krawczyka i mówiłeś, że rap to muzyka dla orangutanów. A teraz chcesz nagrywać własny rapowy album, KOT. Proszę cię. Nie mówię tego, bo jesteś chujem i cię nie lubię, to są fakty. Na dworze jest 21 stopni Celsjusza, a ty nie jesteś prawdziwym raperem, nie wydasz płyty i nie masz mózgu. Przybyłem po was, grzesznicy, wasz czas nadszedł. Hehe, <laughs> spoko chłopaki, to taki e, żart branżowy. Nie miejcie mi za złe, to takie zboczenie zawodowe. <laughs> Śmierć jestem. Wprowadziłem się niedawno. Na no, panie redakta... na no, panie redaktorze... Ja taka... nieuczesana, pan mnie tutaj... zaskoczył trochę, ale na wywiad to ja dla pana zawsze uczesana będę. Jeśli twoje dziecko lubuje się w voice actingach, fandubach, to już wiedz że coś się dzieje. Gabryszka! Gabryszka, cześć! <laughs> słuchaj, ty yy, Kupa Gabryszka, słuchaj, yy, to masz dzisiaj urodziny, prawda? No to Kupa Gabryszka, happy birthday Kupa to happy birthday Kupa to you! Birthday, kupa to you. <laughs> Hurra! Jestem przyjacielem kajby! A mój głos dodaje mi siły! Jusej! Karty na motocyklach! Uuu, taki jest, mała! Jestem ja szczurym królem! O u, u cholera! Ugh, muszę przestać palić to świństwo! It's me, Mario! Come on, brother! Here we go! I'm a Luigi! Come on, brother! Let's go to the adventure! Jak się masz? Manamy Borat! I like you! I like sex! It's nice! Chodź młody, chodź! Ja cię tu życia nauczę! Wszystkie moje triki z młodości pokażę! Zajmuję tę planetę w imieniu Marsa! Macie się poddać, albo zostaniecie zdezintegrowani moim najnowszym plazmowym dezintegratorem. Który jest niewidzialny. Hola, amigo! Chyba o mnie nie zapomniałeś! Jestem Speedy Gonzalez, najszybsza mysz w całym Meksyku! Arriva, arriva, arriva! And no po prostu trzymajcie mnie. Nie, no to już jest szczyt. Osiem lat podstawówki, cztery gimnazjum, trzy liceum i jeszcze pięć lat na tym durnym YouTubie. I o to mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. za kurwa, ja pierdolę. Oh, yes, yes, yes. So, we are grateful to welcome you in... ...fa... ...nota... Ta, ...na... What the hell was that? This is a freaking Indian Reservoir, how it did this? Sada ta ana. Hauk. Hola, señor jef. And you, moron. I am Jose Jalapino. On the stick. To nie jest żadna pani. Tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Dziadu hen do żony? Zaraz ci ryja obiję! Tyle to i my wiemy, Mary Może pokażesz nam swoje sławne czary. W imieniu Cezara. Doszły nas wieści, że na terenie budowy ukrywają się galijscy dezydenci. Dlatego nakazuję, żeby SSfix, Herbabix i Areobix, czy jak was tam wszystkich zwo mnie ważne. A was kto pytał o zdanie? Nakazuję wam się poddać, w przeciwnym wypadku zaatakujemy pałac. Witajcie, kochani! Tu mówi Grover, wasz ulubiony niebieski futrzasty potwór. Ja mogę tak wyglądać na przybitego, ale wewnątrz jestem bardzo radosny. Chociaż nie daje tego po sobie znać, ale kto by się mną przejmował? No, coście tak wszyscy zamilkli? Tygrysa brykającego nie widzieliście? Uhuhu! It's the and Show! And now our is -A -E! Żeby zrobić dobry dubbing, potrzebny jest fan duber. Fan duber. Fan duber. Ten co. głosy zmieni I on musi zjeść dużo kostki bulionowej knor. Bo to dobrze robi na strony głosowe. No, 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 i teraz y, tak. Y, tu mamy y, ludzia, y, i on mówi coś. I y, takim głosem moim, a ja nie wiem, y, to kabaret jakiś? Nie wiem. Nie, nie wiem. Y, w ogóle, y, nie niby, fajnie, spoko. Ale nie brzmi jak ja, to. To nie wiem, no. Nie subskrybujcie go, nie. O, pepe pan dziobak, dobrze, że się zjawiłeś, bo oto pora bym przedstawił ci mój najnowszy destrukto zło komentarza pod filmami Nator! Tym, tym od żwi... Dobrze. Dobrze, dobrze. Powiem. Słyszałeś o muchomorku. Tym od żwirka! Żwirek kręci z muchomorkiem! Powiedz... Powiedz czemu? Świat twój milczy cały blady od wzruszeń. Niczym słońce zaćmione przez księżyc, czekające na chwilę poruszeń. Bańka! Nie uwierzysz! Knykieć i ja znaleźliśmy drogę na cukrową wyspę. Przegada! Karolu, wytłumacz mi, proszę, o co chodzi z tym całym y, actingiem, Bo ten młodzieniec mnie rozbawia. Ten młodzieniec o Lady Nadziana najwyraźniej posiadł jakiś talent do zmiany głosu. Mamo i nawet też podrobił. Za nieprzestrzeganie mandatów dostaniecie mandat, a potem wlepiewamy mandat za mandatem! Flapjack z zapowiadaniem do wcipów jest jak schodzeniem na siłownię musisz się podciągnąć! Czemy, 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 cemy, cemy, temer! Witam ponownie wszystkich bardzo gorąco redaktor Tomasz Mielewski, niecodziennie jest niedziela, ale dzisiaj akurat jest, czas więc rozpocząć nasz kolejny odcinek programu Co to za Vandaber? to byłaa Dobracie koala. głassz. Bażka,za żeawala. Halo, Welcome and my Pass! It's time for your favorite lesson, math! Run, Rick, nie sądzisz chyba, że nie powinniśmy się w to mieszać? Ja już sam się boję typa, który podkłada mi głos, a tak naprawdę ja wcale tak nie brzmię! Rick, dlaczego mnie tutaj zabrałeś? Morty, zrozum! To, 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 to jest bardzo ważna sprawa! Nie możemy tutaj teraz tak sobie po prostu wyjść! Ci goście nas teraz oglądają, zobacz, zobacz! Widzisz, Morty? Widzisz, Morty? Tam jest właśnie teraz no dużo! Wszystkich młodych, spragnionych nierobów, którzy teraz po prostu muszą sobie oglądać! Bo wymyślili sobie Boszka, który będzie zmieniał nasze głosy! I tak to właśnie działa, Morty! Jesteśmy po prostu w innym świecie, gdzie koleś naśladuje nasze głosy. Morty razem to! Zastrzelcie, zaraz wariuję, błagam, zabierzcie stąd! Uuu, dobra, Morty, już stąd idziemy, już sobie idziemy. Trf. Siema, jestem Marek. Dzisiaj pokażę Wam, jak nagrać prestiżowy głos. Oczywiście nie na tym mikrofonie, bo kosztował raptem 500 złotych. A to jest najmniej prestiżowy sprzęt, na jakim miałem okazję pracować. Nie pracuję na sprzęcie poniżej 2000. A jeśli ty chcesz być prestiżowy, zasubskrybuj koniecznie mój kanał i pamiętaj, żeby zostawić dzwoneczek. O dom! Dopadnę cię, Dexter, i zniszczę ciebie i twoje laboratorium, a wtedy będę mógł na zawsze ożenić się z DD! <śmienic> Toż to najmniej abso smerfny dubbing jaki widziałem w życiu. Albowiem ja, smurf ważniak, napisałem nową książkę: 200 tysięcy porad dla młodych fandaberów. Smurfa ważniaka. Fred, nie mam pojęcia co się dzieje. Ostatnimi czasy tak mi siada w telewizorze. Ale nie wiem, kabel jest podłączony, a moja antena nadal stoi. Śmieszne, bardzo śmieszne. Typowy męski żart. Może jednak wejdziesz na ten dach i sprawdzisz co z tą anteną, zanim przegapimy cały mecz. Hmm, Wingardium Leviosa. Ooooooo oh, Leker Wingardium Lewiosa Dzień dobry panie doktorze. Mam na imię Harold. Wid bu bubu, wu bubu! I -bu. e mam wielki problem, bo ciągle skoczy do góry. Wybu bu bubu, webu bu, -bu, -bu, -bu I na górę po beży, a tam na górze jest księżniczka, ale nie mogę jej ocalić. -bu 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 -bu, bo boję się, że spadnę. -bu 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 -bu, -bu 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 -bu. So get your ass in this ring, or I catch you and now get these hands! Oh, oh, oh my little ponies. I'm not introduced myself yet. My name is Discord, the spirit of disharmony and the Lord of Chaos. Hello! Dar Hiromatis z tej strony: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Będziesz dabingować postaci, będziesz zmieniać głos, ale kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Ech, kulfoniku prosiłam cię, żebyś nie siedział tak długo przed monitorkiem. Oczka ci się zrobią kwadratowe! A tam Monika! Nie gadaj tyle! Chodź, obejrzymy sobie film. <laughs> Jeszcze jeden. <laughs> toksy I nowy subskrybent. Ja! <laughs> no jak tam wazowski jakaś kolacyka w planie? Jakiś stand-up, Ale widzę raportów nie wypełniliście. Omnitrix, najpotężniejsza broń w całej galaktyce, jest w rękach jakiegoś smarkacza. Stąd rozumna, ale dla ochrona to rozumna. Nie wiem, czy moja powinna mówić moja czy nisa, bo mnie fani zabiją. Ale moja ma to gdzieś. Gościu, nie mam pojęcia, za jaki głos się teraz zabrać, chociaż nawet na bestie to nie brzmi zbyt dokładnie. Lodomir woli swój naturalny głos ale ten też ujdzie. Uwaga, zły gryzoń. Mówi: Subskrybuj kanał. Błąd: wykryto filtr wulgaryzmów. Przepraszam, że tak wpadam bez zapowiedzi, ale chciałem zrobić bardzo ważną rzecz. Skoczyć na bombę! Moich za moich czasów to ładunek już dawno byłby dostarczony! Koniec opierdzielania się do roboty! Oglądając to nagranie zastanawiałem się, oh my god, dlaczego to ma tak mało wyświetleń? Dlaczego tak mało ludzi mówi o tak uzdolnionym człowieku? A takich ludzi przecież jest jeszcze too many, too many to manów. ale o tym już w następnym odcinku. Mariusz Max Kolonko mówi jak jest. Oh my god, why every people must be so stupid? Only you understand me, Mr. Teddy. <laughs> Yes, I love you, Mr. Teddy. Oh no, another impression of my voice? I don't take this anymore! No, 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 no! You know what life is, Peter? I like three things in my life. Girls, chicks and ladies. Oh! Cienie robią się niecierpliwe, Małgosiu. Nie jadły nic od śniadania i są na diecie oczyszczającej. I co z tego, że bez efektu? Nadal jestem zajebisty! Ja lubię kaszkę! Ja lubię kaszkę! Lubię kaszkę! Bonink, nie bonink. Bardzo mi przeszkadzasz.

Ekolim ripus. Ty, ty, się chyba zapominasz dziwolongu. Wystarczy, że krzyknę, a zanim zdążesz policzyć do trzech, zjawi się tutaj tuzin zabijaków, który zrobi ci z dupy wielki kanion. Okay, okay, I get last one joke tonight. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay, okay, okay. Uh -huh. How does a chicken leave a room? Pretty Egg Z <laughs> Waka waka! <laughs> In this video, um DHM say he made 300 voices. However, I'm afraid I got some bad news for you. <laughs> <sighs> I see the golden age and glory when everyone knows name of god oh. your heroes always told they protect you your heroes always said you'll be saved <laughs> <laughs> this is a lie i show you the real world and I show you my true power. I show you the real face of fear. Me and my walk warriors will show you. Delete! Delete! Are you ready, Mr. Reigns? Are you ready to be beaten? Victimized by my conqueror Barak Lazena! Bart pilnował garbate konie. Tam piasek dużo i gorąco. Ale Zigi zabrał mnie, bo Zigi dobry. Halo, polecam swą kandydaturę, pozwól, że przedstawię uwerturę. Panie Turek, kończ pan mecz, czym prędzej? Pora na boisko, wpuści ciemce. enter. Boli mnie głowa i nie mogę spać, choć dookoła wszyscy już posnęli. Jakiś głupi ciul zmienia głosy swe, nigdy nie zasnę ktoś, zawsze mi się drze nad głową, nie wiem czy słuchać go. Czy nie słuchać? Cezar się nie starzeje. On dojrzewa. Jego włosy nie siwieją, lecz po prostu jaśnieją. Cezar jest nieśmiertelny. Przez jakiś czas. Podoba mi się, co masz! Dobre jest! Kurde, nie wiem czy się udało, ale wydaje mi się, że. Jest! Hurra! Wpadło osiągnięcie, moi drodzy! Yes! 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 Jest! 300 głosów, moi drodzy! I did it! Thank you so much! Jeżeli nie obejrzeliście moich dwóch poprzednich części, zróbcie to teraz. Tutaj macie. O, nie wiem czy tutaj, czy tutaj. Nie wiem. W każdym bądź razie zaraz pojawi się yy, w dziale karty linczek do poprzednich części z projektu. 50 głosów DJ Gemma. Możecie teraz nadrabiać wszystkie trzy części i posłuchać tych 300 głosów jeszcze raz. Oczywiście zapraszam Was gorąco do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jeżeli macie dla mnie jakieś uwagi, komentarze, spostrzeżenia, jakieś prośby, zostawcie je w komentarzu pod filmem, ponieważ teraz będę realizował kolejne zaległe projekty, o których wspominałem w informatyku. Również jeżeli go nie obejrzeliście. Yy, Gorąco i serdecznie Wam polecam ten materiał, żebyście zobaczyli jakie nowości tutaj planuję. A jeżeli lubicie gierki, lubicie let's playe, to zapraszam Was na mój drugi kanał, czyli Trudny Gracz, gdzie możecie zobaczyć kilka naprawdę fajnych let's playów, parę fajnych serii, gdzie oczywiście gramy na poziomie trudnym. Okej, okay, dobra, to tyle z ogłoszeń parafialnych. Żegnam się już z wami i pozdrawiam was lirycznie, e, dabingowo, kolorowo, e, z paletów e, barwą, jakże miodną, 300 głosów, kurczę, no, jest osiągnięcie, no, jestem z siebie mega dumny, dobrze. A jeżeli się nudzicie, to zapraszam Was do obejrzenia wszystkich fandabów, tutaj też pewnie gdzieś wyskoczy jakiś fajny kwadracik. No i was zostawiam z materiałem. Dziękuję wam jeszcze raz. I do usłyszonka. Cześć!